Justyna Walaś z Tarnowskiej Szkółki Bokserskiej już po raz trzeci z rzędu zdobyła złoty medal podczas indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorek w boksie. Tym samym już zapisała się w historii tarnowskiego boksu. Przed nią nikt inny nie osiągnął tylu zwycięstw w zawodach o tej randze. Zawodniczkę doceniły władze miasta Tarnowa. Pamiątkowe dyplomy i upominki przekazała na ręce Justyny oraz jej trenera zastępca prezydenta Tarnowa Krystyna Latała. Sama mistrzyni Polski twierdzi, że ostatnie zawody były jednymi z łatwiejszych. Pierwszą walkę wygrałam przez walkover, tam dziewczyna nie wyszła do ringu. Drugą walkę półfinałową stoczyłam z zawodniczką gospodarzy i wygrałam ją jednogłośnie na punkty. No i w finale spotkałam się z Natalią Łyku z Czarnych Słupsk, z którą już walczyłam 2 lata temu w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No i też wygrałam jednogłośnie na punkty. Justyna długo szukała dyscypliny sportowej, w której mogłaby się rozwijać. Przygoda z boksem zaczęła się tak, że kilka lat temu trenowałam pływanie i tenis ziemny, ale to nie pasowało mi i nie sprawiało mi dużej satysfakcji. Także spróbowałam po namowach kolegi, spróbowałam przyjść na treningi boksu i tak do tej pory toczy się moja historia. Mama na samym początku miała lekkie obawy, co do tego wiadomo, jak to krążą plotki, że muszą być połamane nosy, podbijane oczy i mama się troszkę obawiała, ale na pierwszy trening poszła razem ze mną, zobaczyła, że to nie jest wcale nic strasznego i teraz wspiera mnie jak tylko może. Treningi bokserskie były strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy znakomity bilans walk zawodniczki. Bilans ma bardzo dobry, jeżeli chodzi na przykład o kraj. Justyna od 3 lat jest niepokonana, ma 3-krotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski. Boksowała na turniejach z różnymi kategoriami wiekowymi. Zdarzało się, że musiała boksować nawet i z rocznikami o wiele starszymi, z seniorkami. Boksowała z seniorką, boksowała z juniorką i te walki wygrywała. Więc od 3 lat bilans ma im dość imponujący, jest niepokonana. A w swoim dorobku takim medalowym ma wspomniany tytuł mistrzyni świata. Ma brązowy medal mistrzostw Europy, ma brązowy medal mistrzostw Unii Europejskiej, a porażek w świecie ma zaledwie tylko 3. Co najważniejsze, Justyna potrafi wyciągać wnioski po walkach, których nie może uznać za udane. Zdecydowanie najtrudniejsza była ta ostatnia na Mistrzostwach Świata, którą stoczyłam z Amerykanką. No ta walka kosztowała mi dużo zdrowia i wysiłku i myślę, że to była najtrudniejsza walka do tej pory. To była taka walka, po której dużo razem z trenerem dowiedzieliśmy się, wiemy, nad czym musimy pracować i że mamy jeszcze dużo rzeczy do poprawienia. Także trzeba wyciągać wnioski i dalej pracować. Boks jest sportem, który wymaga wiele poświęceń. Tutaj jest bardzo dużo wyrzeczeń, trzeba pogodzić też często szkołę z treningami. Nie jest to dosyć proste, bo czasami wyjeżdżamy na obozy i od razu na zawody i nie mamy miesiąc w domu czy 1,5 miesiąca, także ciężko jest to zrealizować. Także też nie mam czasu na spotkania z przyjaciółmi. No jest troszkę ciężko, ale no co zrobić. Kariera Justyny dopiero się rozpoczyna, jednak już można patrzeć z optymizmem na kolejne lata. Mam nadzieję, że będzie to długa kariera. No, kibice na pewno muszą trzymać kciuki za to, żeby no, zdrowie dopisywało Justynie. A najbliższy start jest to Mistrzostwa Europy w Asyżu, które odbędą się w połowie czerwca. I mamy nadzieję, że po tych zawodach będziemy mogli pochwalić się mistrzynią Europy z Tarnowa.